Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i witam na mojej stronie www.psychotestykierowców.pl. Temat widzenia obuocznego u kierowców samochodów służbowych zawsze budził emocje. No, gdzieś w 2008 roku z dnia na dzień zaczęto wymagać od nich badań psychotechnicznych. No i część straciła przez to pracę, którą nawet wykonywali od lat, a część nawet straciła prawo jazdy, z reguły na wniosek lekarza lub psychologa, który badał w ramach badań okresowych. No, a tutaj nagle nastąpiła świąteczna zmiana i to pod koniec roku 2008. Ale zacznę od pewnego e-maila internauty. Witam, na badaniach wstępnych do pracy lekarz okulista stwierdził, że nie mogę prowadzić samochodu służbowego kategorii B. W jednym oku mam wrodzoną zaćmę i widzę bardzo słabo. Uznano mnie za jednoocznego. Drugie szkło minus 2, w których widzę doskonale, ale bez nich już nie tak idealnie, co według prawa dyskwalifikuje mnie jako kierowcę. Badania psychotechniczne przeszedłem bez problemu. W związku z tym jednym przeciwwskazaniem jest złe widzenie bez okularów. Z tego co dowiedziałem się z pana strony, ma to się zmienić. Najdziwniejsze jest to, że wcześniej już miałem kilkakrotne tego typu badanie i nikt nie zwrócił na to uwagi. Moja wada nie zmieniała się przez ostatnie kilka lat. Czy jeżeli zrobię zabieg korekcji na lepszym oku i będę miał ostrość bez okularów, to przejdę te badania? Czy jednooczność jest przeciwwskazaniem do prowadzenia samochodu służbowego? Czy jest sens odwoływania się od tej diagnozy? Z góry dziękuję za odpowiedź, bo sprawa jest dla mnie bardzo ważna i pilna. Pozdrawiam. No, tutaj imię internauty Sebastian. No, odpowiadając na to pytanie, w sumie najważniejsze dotyczące widzenia obuocznego, jeszcze do niedawna byłem przekonany, że to widzenie obuoczne jest niezbędne dla kierowców samochodów służbowych kategorii B i wynikało dla mnie to jasno ze wskazówek głównego konsultanta do spraw medycyny pracy i obowiązku pełnej sprawności psychoruchowej. No, logiczne, no, skoro jest pełna, to jest pełna, prawda? I raczej tam żadne wady wzroku, jedno widzenie jednooczne tylko nie wchodzą w rachubę. Natomiast zupełnie przypadkowo natknąłem się na najnowsze wskazówki metodyczne dotyczące widzenia obuocznego i chodzi oczywiście o pojazdy służbowe. No i tutaj niespodzianka. Ze zdumieniem przeczytałem, że nastąpiło wycofanie się z poprzednich zaleceń. Zacytuję tutaj to dokładnie. Minimalne kryteria dla narządu wzroku i słuchu dla kierujących pojazdem samochodowym niepodlegającym ustawie o transporcie drogowym, czyli naszym w sumie kierowcom aut służbowych. I widzenie przestrzenne nie jest tutaj wymagane. Rozpoznawanie barw podstawowych również nie jest wymagane. Ma być jedynie prawidłowe widzenie zmierzchowe oraz wrażliwość na olśnienie. Ostrość słuchu musi tutaj spełniać tak zwany drugi poziom wymagań. Tak więc oznacza to słyszalność szeptu minimum z 3 metrów. Natomiast wrażliwość na olśnienie i badanie zmierzchowe ma być badana tylko wtedy, gdy jest niezbędna do wykonywanej pracy. No przynajmniej ja rozumiem to w ten sposób, że jeżeli kierowca jeździ tylko w dzień, a nie o zmierzchu czy w nocy, to nie musi tego robić. No, z jakichś innych dodatkowych zaleceń związanych z tą jednoocznością wynika konieczność ostrości wzroku oka lepiej widzącego co najmniej 0,8 bez korekcji. To jest pierwszy warunek. Okres co najmniej 1 roku od powstania jednooczności oraz wiek kierowcy ponad 20 lat. No, ostrość 0,8 bez korekcji, no to niestety odpadają tutaj przy widzeniu jednoocznym raczej jakiekolwiek okulary, chociaż jakieś takie minimalne są, minimalna wada wzroku jest dopuszczalna. No i w opisywanym wcześniej przypadku problemem dla pana może być właśnie noszenie tych okularów i brak ostrości wzroku 0,8 bez korekcji. Także na dzień 18 grudnia 2010 roku może pan tych badań nie przejść. No, co do tej korekcji laserowej tego oka. No, już niedługo
A powtarzam to już w sumie od dwóch lat, mają się zmienić przepisy dotyczące badań kierowców. I być może ta sama ostrość wzroku będzie wymagana, ale już z korekcją okularową lub szkłami kontaktowymi. Czyli sytuacja może być tutaj podobna jak dla kierowców zawodowych i jeżdżenia z aparatem słuchowym. W grudniu 2010 kierowca z aparatem słuchowym nie jest dopuszczany do jazdy samochodem ciężarowym, ale prawo unijne już dopuszcza taką możliwość i prawdopodobnie przepisy zostaną niedługo dostosowane. Co z tego wyjdzie? Tak naprawdę zobaczymy. Tym niemniej kiepski stan zdrowia naszego społeczeństwa będzie raczej wymuszał dalsze ustępstwa w normach zdrowotnych. No, niepełnosprawni czy inne osoby chore no, też muszą z czegoś żyć i chcą jakoś normalnie funkcjonować, normalnie zarabiać, a takiej szansy nie dają im różne zasiłki, czy najgorsze, czy najmniej płatne prace. No tak często niepełnosprawni są brani z litości do tych zakładów pracy chronionej tylko po to, żeby tam w sumie dorobił się na tym pracodawca, który ma tam jakieś różne dziwne ulgi, na które zresztą wszyscy my płacimy. No, na tym kończę. Tradycyjnie tutaj zapraszam na dole do komentarzy YouTube lub na moich stronach internetowych, nawet lepiej będzie psychotestykierowców.pl lub lekarzpracy.pl czy badania na prawo jazdy.pl. No, bye bye, mówił Wasz Darek Kraśnicki, dyżurny lekarz medycyny transportu i medycyny pracy z Wrocławia.